Często nasi klienci pytają nas, czym kryje się tajemnica cudownego żywopłotu. Faktycznie nie ma żadnej tajemnicy. Jest maj, ale tutaj w środku jest trochę chłodno, ponieważ rośliny przechowujemy w chłodni i dwie rzeczy pomagają nam w tym, aby rośliny pozostawały w idealnym stanie, a nawet może w jeszcze lepszym. Na pewno widzicie Państwo te urządzenia, które nie są lampami, ale generatorami ozonu. W jednej komorze zamontowanych jest 10 do 12 generatorów ozonowych. Z grubsza zapewniają one odpowiednie warunki dla 1,5 miliona roślin. Ozon to trzyatomowy tlen i trzeba wiedzieć, że jest niesamowicie agresywnym środkiem czyszczącym. Jeśli można tak powiedzieć. Zabija bakterie, bakcyle, grzyby, zapewniając roślinom sterylne warunki. Dzięki temu oraz odpowiednim warunkom w chłodni i ustawieniu właściwych parametrów możemy zapewnić, że jeszcze w maju cudowny żywopłot jest w stanie odpowiednim do sadzenia. Zawartość wilgoci jest odpowiednia i jak widzimy praktycznie nie jest rozwinięty. Tą roślinę można jeszcze spokojnie sadzić. Powietrze i jego wilgotność w komorze jest systematycznie mierzona, badana i kontrolowana, abyśmy mogli przechować roślinę w optymalnych warunkach. Jest to bardzo, bardzo ważne. Rośliny przechowywane i pielęgnowane są w takich warunkach, które odpowiadają najsurowszym standardom jakości, jak również kanadyjskim przepisom ochrony roślin, ponieważ tam też również wysyłamy te rośliny. Obecnie cudowny żywopłot sprzedajemy do 12 krajów Europy. Musimy spełnić bardzo poważne oczekiwania. Staramy się sprostać tym oczekiwaniom, odpowiadać im. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony przed zgnilizną. Grzyb zgnilizny jest bardzo podstępny, w szczególności w przypadku zgnilizny korzenia. Jednym z największych problemów związanych ze zgnilizną jest to, że tam i wtedy atakuje roślinę, kiedy my tego nie widzimy. Widzimy tylko tyle, że roślina nie rozwija się tak, jak powinna, ponieważ jej korzenie zostały zaatakowane. Po tym, jak korzenie zostały zaatakowane, roślina powoli zaczyna usychać i w pewnym momencie zginie. Jeśli wyrwiemy roślinę i myślimy, że problem jest rozwiązany, niestety nie, ponieważ w glebie również są zarodki zgnilizny korzenia. Przy odpowiedniej temperaturze i zawartości pary jest w stanie natychmiast zaatakować czułe na zgniliznę rośliny. Dlatego bardzo poważnie traktujemy ochronę roślin przed zgnilizną korzenia. Dążymy do tego, aby z tą rośliną nie można było wprowadzić zgnilizny korzenia, grzyba, pleśni i jej zarodków w miejscu rozwoju rośliny. Jest to szczególnie ważne z tego powodu, że w latach 70. gatunki wiązu uległy poważnym stratom. Prawie 80% drzewostanu wiązów zginęło w wyniku holenderskiej choroby wiązów. Zasadniczo ta roślina jest naturalnie odporna na grafiozę, ponieważ nie jest ona problemem. Natomiast my troszeczkę bardziej zastanowiliśmy się nad tą sprawą. W wyniku badań doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli odpowiednio dobrze przygotujemy rośliny, jeżeli zapewnimy im takie warunki przechowywania i rozwoju, gdzie nie może pojawić się zgnilizna korzenia, zapewnimy sterylne warunki, w takim przypadku możemy być pewni, że ta choroba nie pojawi się przez całe życie rośliny.